Siemanko, dzisiaj szybka recenzja. Przychodzę do Was z głośnikiem. Z takim głośnikiem od Ikei. No dobra, to samo pudełko. Z takim głośnikiem od Ikei. Nazywa się Wapebi. Próbowałem znaleźć, jak to się wymawia, ale najwyraźniej chyba słaby research zrobiłem, więc wybaczcie mi, będę mówił Wapebi. A dlaczego jego recenzja? A dlaczego w ogóle recenzja głośnika Bluetooth? No nie wiem, jakaś taka zmasowana kampania, z każdej strony bombardują mnie tym głośnikiem, stwierdziłem, dużo nie kosztuje, biorę. Może się przyda na co dzień, może nie, ale zrecenzuję chociaż. Bo w sumie ja się tak zastanawiam, po co ludziom takie głośniki Bluetooth, skoro wszyscy mamy smartfony, często z dobrej jakości dźwiękiem. No ale okej, może się przekonam. Zacznijmy od początku. Z czym my tu mamy do czynienia? Spójrzcie na niego. Jest taki ładny, designerski, czerwony kolor. Minimalistyczny. Tutaj macie taki sznureczek, który powoduje to, że można go zawiesić na przykład pod prysznicem. Bo teraz, to co najważniejsze w tym głośniku, to to, że jest wodoodporny. No dobra. Wodoodporny to może zbyt szumne słowo, ale ma klasę odporności IP67. A co to jest takiego te IP67? IP jest to międzynarodowa norma odporności urządzeń elektrycznych i oczywiście się składa z tych liter IP i dwóch cyfr. Pierwsza cyfra odpowiada za odporność na pył i wnikanie przedmiotów. I tutaj chyba jest od 0 do 7. I jest druga cyfra, która nas bardziej interesuje i to jest odporność na wnikanie wody. I tutaj jest od 0 do 9. A co oznacza 7? Czyli to, co my tu mamy? No 7 to oznacza możliwość zanurzenia na głębokości 0,15 metra przez 30 minut. No dobra, to sprawdźmy to. Mnie osobiście ciekawi, czy da się to przeprowadzić przy włączonym głośniku, czy on będzie dalej działać po zanurzeniu. No dobra, mamy tutaj wodę. Mniej niż 15 cm, no ale powinno wystarczyć. To co, żegnamy się, byłeś całkiem fajnym głośnikiem i do zobaczenia w następnym życiu. Tylko wypływa trochę. Będzie trzeba go przytrzymać. I odpalamy muzykę. Na 50% najpierw. Pływa. To jest też dobra informacja, słuchajcie. Jak wam się utopi, wypadnie z łódki jakiejś, to będzie pływał. On nie tonie. Ale jakiś taki cichy się zrobił. Powiem wam szczerze. Dobra muzyczka do tego testu. Napięcie rośnie. No dobra, słuchajcie. No pod wodą brzmi średnio, ale tego się spodziewaliśmy. Ale uff, dał radę. No i jest kolejne zastosowanie tego sznurka do suszenia głośnika. I zobaczcie tym przyciskiem tutaj. Możecie startować i zatrzymywać muzykę, jeżeli już macie odpaloną. I to w sumie więcej przycisków nie ma. Jeszcze tutaj są takie gumowe nóżki, żeby głośnik wam nie spadł, jak z jakiegoś powodu będzie wibrował. No dobra, test wodoodporności sprawdzony w takim zakresie, w jakim mogłem go sprawdzić. Kolejna zaleta, którą chwali się producent, to 80 godzin czasu pracy na baterii. Tylko producent nie mówi głośno, że chodzi o 50% głośności, a te 50% głośności, no to dosyć niewiele. W domu, gdzieś cicho, to możecie posłuchać, ale już taki tryb imprezowy, to już na pewno nie będzie 80 godzin, tylko mniej. I mam obawę, że to nie będzie tak, że jeżeli 50% to 80 godzin, a 100% to 40, tylko będzie pewnie mniej. Ale myślę, że nawet jeśli byłoby to 10 godzin, to i tak jest fajnie. No i jeszcze jedna zaleta, no oczywiście nie zacząłem od tego, ale ten głośnik kosztuje 60 zł tylko. Za taką cenę, nawet jeżeli mielibyście go używać sporadycznie, to moim zdaniem, no chyba warto. No i przejdźmy do jednej, jedynej wady. Pewnie taka malutka, ale warto powiedzieć. No jakość dźwięku jest słaba.
Nie no, żartuję z tym malutka, bo moim zdaniem w takim głośniku to chyba ta jakość dźwięku powinna być mega istotna i to powinien być najważniejszy parametr. No ale tak jest. I powiedzmy, że te wokale są czyste, ale basów tu nie ma w ogóle. W ogóle. Także jeżeli ktoś słucha muzyki i lubi czasem trochę usłyszeć tego basu, chociaż troszeczkę, minimalnie, to tutaj tego nie ma. I musicie się z tym pogodzić. Na filmie pewnie tego dobrze nie złapiecie, musicie mi wierzyć na słowo. No ale spróbuję wam coś jednak puścić. Teraz na 50%. Teraz na 100%. Także dźwięk bardzo średni. Co ciekawe, obejrzałem parę recenzji tego głośnika, no i nikt za bardzo nie mówił o tym. Dlaczego? Nie wiem, ale się domyślam. Dobra, stwierdziłem, że jakość dźwięku to subiektywne odczucie i zapytam jeszcze znajomych, zrobimy taką ankietę po prostu. Dobra, Michał, mamy taki głośnik tutaj. To już mi powiedziałeś, że twoim zdaniem jest wart 60 zł, bo faktycznie tyle kosztuje. Teraz jakość dźwięku. Puśćmy sobie na razie, no... W skali 1-10, jakość dźwięku twoim zdaniem? Zakładając, że jest to mały głośnik, taki turystyczny, powiedziałbym, że 6-7. Wziąłbyś za 60 zł? Za 60 zł na wakacje gdzieś pod namiot do ogniska można wziąć. A jakbym ci powiedział, że ma jeszcze super moc w postaci, że jest wodoodporny? To może dopłaci jeszcze 10 zł. A i słuchajcie, niektórzy mówili, że ta... Tutaj obudowa jest silikonowa, absolutnie nie, to jest zwykły chamski plastik. Fakt, że no, wydaje się porządny, że można nim pierdzielnąć o ziemię parę razy i się nie powinno nic stać, tak wygląda. A czy tak jest, no to no nie chcę testować na razie, ale wy jak chcecie, jak najbardziej. Także w kilku prostych słowach, za 60 zł warto brać, bierzcie, nie zastanawiajcie się, jest wodoodporny. Może się przydać kiedyś, może czekać na swoją szansę w czeluściach plecaka i ja go dlatego wziąłem. No i to by było tyle ode mnie. Jeżeli film się podobał, to standardowo dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, to komentujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!